Chyba im się podoba mój mały dowcip. Ale to dopiero początek. Witajcie, ja nazywam się Marcel i zapraszam na kolejny odcinek Rodzinki. Gracie w Brawl Stars Zadymiarze? Jeśli tak, to dobijcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek. Jeśli wam się uda, to razem z Kubusiem nagramy odcinek z tej gry, a może nawet powstanie jakaś mała seria. Ostatnio rozwaliliście system i dobiliście 20 tysięcy łapek. Wow! Hej, a jak patrzysz na swój przycisk subskrypcji, to jaki on ma kolor? Co? Czerwony? O nie, musi być szary. Kliknij teraz przycisk subskrypcji, by zmienił kolor z czerwonego na szary. I dołącz do naszej rodzinki. A teraz zobaczcie, jak zły clown przyszedł w nocy do pokoju Kubusia. Synku, nie ma pcioły, jest sobota, rozumiesz? Park rozrywki jest budowany. Świnka, popatrz, jaka świnka piękna. Popatrz, jaka świnka piękna. Rakieta, zobacz. Rakieta, Kubusiu, nie ma pcioły, dobrze? Kubuś, słoneczko, słuchaj. Dzisiaj, słuchaj, mama i Sylwia, gdzie są? W spa, powiedz spa. Nie pcioła, spa. Mama pojechała z... proszę. A ja muszę teraz jechać po Zuzię. Za chwilę przychodzi Dominik i się będzie tobą zajmował, dobra? Gdzie jest ten Dominik, Pieron jeden? Słuchaj, synku, o, już dzwoni ktoś. Dobra, zaraz przyjdę. Kubuś, nie ma pcioły, nie ma pcioły. Już otwieram, już. Zapraszam cię, zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. Kubuś, jak się... Już przyszedł Dominik. Tata będzie teraz jechał po Zuzię, bo Zuzia jest na korepetycjach, dobrze? To chwilę zostaniesz z Dominikiem. Chodź, Dominiku, chodź, zapraszam cię. Zostaniesz z Dominikiem, tylko tak, nie rób kubki. Jak będzie kubka, to mów Dominik, kubka, powiedz tak. No, a Sylwii nie ma? Dominiku, przyszedłeś tutaj. Sylwia mi mówiła, że ci powiedziała. Ona dzisiaj jest w spa razem z mamą, a ty miałeś przyjść zaopiekować się Kubusiem. Potem się macie spotkać gdzieś do kina jeszcze coś, tak? Zgadza się ta wersja? Dobrze? Aha. Będziesz... ale tylko godzinę, spokojnie. W razie gdyby... Słuchaj, w razie gdyby zrobił kubkę, to tutaj masz pieluszki. Zobacz, tutaj są takie pieluszki. Tu masz puder do pupki i umyć, dokładnie trzeba umyć, zapudrować. Tutaj jest taki wszystki przewijalnik, poradzisz sobie, dobra? No, jeżeli, wiesz... O, właśnie, weź, no to zabaw się, zabaw go, bo ja będę zaraz leciał. No już, Kubuś, pamiętaj tam, nie ma pcioły dzisiaj, tak? Nie ma pcioły. Weź mu powiedz, że pcioły nie ma dzisiaj, bo on tam pcioły zachorował na pszczoły, wiesz, to mów, że pcioły nie ma, dobra, no. Dobrze. Idę. Okay, teraz po Zuzie. Życie rodzica jest takie skomplikowane. Ciekawe, czy się cokolwiek nauczyła ta moja córeczka. Ale ona mi dorasta szybko, matko święta. Niedługo to będzie normalnie już dorosła pannica i tyle będę miał z jej pożytku. Poleci gdzieś z jakimś dominiczkiem na jakieś randki i tyle będzie z tego. Matko, kiedyś by te drogi mogli tutaj naprawić, bo takie dziury. Muszę jeszcze zajrzeć do ojca. Dzień dobry, halo, dzień dobry. Wracaj tu, niewdzięczny młodzieńczek. Gdzie ty się podziałeś zaś? Gdzie ty się schowałeś? Proszę pani, ja... Dzień dobry, Och, Marcelek! Witaj, Marcelku. Dzień dobry, ja przyszedłem, córka. Tutaj zamykamy drzwiczki. No jak Zuzia, widzisz, Marcelku, Dawidek był bardzo dobry, Grzesiu, tutaj całą lekcję. Ale proszę pani, to jest lalka, to nie jest moja córka. No jak to? On jest bardzo dobry. Tutaj proszę, wszystko już... proszę gdzie zobaczyć. Gdzie jest Zuzia? Niech mi pani powie, gdzie jest Zuzia. No tutaj siedzi Dawidek. To nie jest Dawidek. Dawidku, to jest po pierwsze lalka. Gdzie Dawidek? Proszę Jezu. Mi nie przerywać na Zuzia! Zuzia, jesteś! Tutaj... Zuzieńku, chodź tu, skarbie. Co się dzieje, Jezu? Co ty przez okno uciekasz? Zuzia! Co ty zwariowałaś? Marcelku! Zuzia! Kim jesteś? Zuzia, co się stało? Ale co się dzieje? Jak ty się źle czujesz? Ja chcę do domu. No to chodź. Wchodź, wsiądziesz do samochodu. Dawidku. Ja pójdę do pani nauczycielki jeszcze... Ona jest straszna, nie płaci, nie uciekajmy przesadzaj, z kraju, tata, nie przesadzaj. Ale co ona? Dobrze, nauczyłaś się czegoś z Minecraftowego? Nie. Jak nie? No nic nie umiesz? Jak się wpisuje Game Moda 2? Przecinek, kropka, 9, 0, 5. Nie no, w ogóle to nie tak. G-E-M-O... Dobra, poczekaj tu chwilę, zaraz wsiądź do samochodu i poczekaj chwilę, dobrze? Tylko nigdzie, proszę cię, siedź w samochodzie. Przepraszam pan. Tak. Kiedy pan pójdzie z Dawidkiem, bo już trochę... Nie, tak, stop, ale skończmy ten temat. Nie, chwileczkę. Tak, ja przecież prowadziłem córkę na godzinę lekcji, tak? Za ciężko zarobione pieniądze w szpitalu. Ja bardzo dużo nauczyłam. Nie, ale momencik. Ja pytam się mojej córki teraz po tej godzinie, jak się wpisuje Game Moda 2 i ona nie wie. No ale niech pan to czego zobaczy. Wy się uczycie na tych lekcjach? Dobra, proszę zobaczyć efekty mojej nauki. Dawidku, siadź!
Pani... Sieci! Dobrze, to teraz, Dawidku, ile to jeden dirt? Odjąć jeden dirt. Bardzo dobrze! Ale co bardzo dobrze? To jest lalka, co nic pani... Nic nie powiedział. Pani nie rozumie, to jest lalka, to jest lalka. To jest nie Dawidek. Jest... Dobrze, Dawidek. A gdzie pieniądze? Muszę do samochodu, po portfel, zaraz przyjdę, proszę. Momencik, proszę poczekać. O matko. Zuzia, Zuzia. Wyjdź spod samochodu. Zuzia, nie wychodzę stąd. Wyjdź spod samochodu. Nie wychodzę stąd, ona jest straszna. O, ja idę do domu na piechotę, pa. Nie, Zuzia, porozmawiamy z mamą. Zuzia, twoja bluza w jajka. Chcesz ją zmienić? Chcesz ją zmienić? Tato, ale wysipyć, ja nie wiem ogonem, proszę. Boże święty. Wejdź ale do środka, ta... proszę cię, już, do samochodu. Do samochodu. Ja nie chcę. Zuzia, do autka. Nie. Jajka na bluzie. Szantaż ubranialny. Wsiadaj i czekaj tu na mnie. Zaraz przyjdę. Czekaj na mnie, nie trąb. Nie naciskaj jod, dobra? Marcelku, według mnie powinieneś z Dawidkiem jeździć na jakieś olimpiady. No zobacz, kolejnej rzeczy nauczyłam, bo... Chciałem pani zapłacić. Dawidek, zostań! Został! Czy pani... To tak nie działa, to jest lalka, ona zawsze zostanie. To tak jak w takim filmie, gdzie wódz uczył... Ja wiem, nie podawaj łapy, rozumiem. Nie podawaj. Dawidek jest po prostu, nie może pan zaakceptować tego, że ile on płacę? Tak szybko dorasta, dlatego pan mówi, że jest lalką, ale to jest żywy człowiek. Proszę pani, chciałbym zapłacić za korepetycję córki, jaka jest cena? A może Dawid czuje się psem? Kochanie, wróć do samochodu. Kalający pies! Boże, nie, ja zwariuję z wami, czy wy jesteście w jakiejś Narni? Wyjdźcie z tej szafy! Kochanie, do samochodu! Narnia? Już, sio! Uciekaj! Jaka armia? Co zresztą? Gdzie jest armia? Szantaż. Armia? Nie, atakują. Proszę pani, ile? Atakują. Ile? Chciała pani pieniądze! Ile chce pani za te korepetycje? Chcę tak. Pieniądze! Ile? Dużo! Dużo? Ile kosztują pani korepetycje? Niech pani jakie powie. Żona mówiła, że 25 zł. Jakie 20? Ile? Proszę, 20. O, pieniądze! 5. Dobra, tyle? Zgadza się? Wszystko okej? No tak! Dobrze, to dziękuję. Ale przy pana, pan zapomniał Dawidka wziąć. Dobrze, wezmę Dawidka. Okej, wezmę Dawidka. Biorę, do widzenia, biorę Dawidku, Dawidka. Do następnego razu. Do widzenia, pani. Jak do widzenia. Po tu, oh my god, słuchaj. Tak? Siadaj. Więcej do tej pani nie przyjeżdżasz na korepetycję. O, no, po moim trupie. Jej! Koniec, to jest jakaś szarlatanka szalona, nie wiem. Słuchaj, powiem ci tak. Tata, jedziesz po złym pasie. Dziękuję. Słuchaj, powiem ci tak. Nigdy więcej do niej nie jedziesz, a ja z mamą porozmawiam, bo to jest nienormalne. Masz piątala zaoszczędzić, jak chcesz? Masz, jutro będziesz miała do szkoły. Oh, słuchaj, czy ja muszę cię przekupować? Naprawdę, czy to do tego doszło? Zuzia, twój brat... Kubuś, ja też przekupowałaś, ja też chcę zarabiać pieniądze! Kochanie, dzisiaj sprzątasz w swoim pokoju, jasne? Nie, co nie tu sprzątam! Jest? Zuzia, czekaj, co się dzieje? To jest... Zostań w aucie. Co tu jest? Proszę pana, co się stało? Mati, co jest? Mati, co się dzieje? Długo by gadać, nie mogę znaleźć Leny. Jak to wszystko przez tego klauna. Co się stało z Leną? Jak to? Ale co ty tu robisz? Przecież... Zginęła mi. Ale co ty tu robisz? Byłem wszędzie, szukałem. Nie ma ich. Nie, spokojnie. Ale gdzie znikła? Gdzie ją ostatni raz widziałeś? Byliśmy w domu. Dobra, wsiadaj do mnie. Wsiadaj. Tata, zobacz, kręcę kierownicą. Kochanie, zmień ten. No, wsiadajcie. No. Zuzia, dobra, jedziesz z tyłu, Zuzia. Mati, mów dokładnie, gdzie on sta... W domu, tak? W domu, ale co? Ale... Tak, i co, jej nie ma? I rano się obudziłeś, jej nie ma? Nie ma, nie było niczego. Dobra, to pojedziemy do ciebie do domu i sprawdzimy wszystko, ja spróbuję wszystko sprawdzić, dobra może wróciła, a nie wyszła gdzieś do McDonalda z koleżankami albo do szkoły, nie, czy coś? No gdzie? Ona jedyną koleżankę to ma Zuziej. Mat, mów, gdzie to ty mieszkasz, gdzie ty... No tutaj, w tych moich slumsach. Aha, tutaj na lewo, tak? Dobra. Tak, a jak tam lewo, poprawiła się trochę sytuacja życiowa twoja, czy dalej słabo jest? Nie, no dalej słabo, ale podwyższyli nam wypłatę o jeden grosz. No. Ale zobacz, Mat, twój jej motorek stoi, więc ona tu jest chyba. Może jest w domu, prowadź do siebie do domu. Prowadź do siebie do domu. Zuzia, widzisz jak to jest? Widzisz jak to jest, Zuzia? Nie, nie widzę. Trzeba się trzymać, taty, trzeba się trzymać, taty. Zapraszam. Okej. Chodźcie. Okej, o matko, jak tu, jak na tej klatce. Myją wam te klatki w ogóle czasami? Myją, pan Miesio myje. Zuzia, twoja koleżanka znikła. Zuzia, właśnie. Zuzia, wchodź ale do domu. Ale tu śmierdzi. Zuzia, w tej chwili chodź tutaj. Zuzia,
Słuchaj, nie tato. Wolno mówić, że śmierdzi, jasne? Mati, no, Mati. No ale powiedzmy, fiołkami to nie pachnie. Nie pachnie, chodź. Mati, słuchaj, gdzie jest ta Lenka? Co się stało? Gdzie ją ostatni raz widziałeś? Wczoraj jak szliśmy spać, no to Lenka się tu położyła, no, no. I dobranoc. Zuziolku, nie widziałaś swojej koleżanki Leny? No, nie, nigdzie nie, tam nie widziałam jej nigdzie. Na Facebooku nie, nie pisali. Zuzia, ale wy macie jakąś grupę, tak? Klasową, tak? Z tego co wiemy. Lena, na tej... która coś pisała. Mhm. Nic, nie wiesz gdzie ona jest w ostatnim... No nie, nic dobra, nie pisała, nie. Online 5... No tutaj nic dziwnego nie widzę, No dobra, nie, spokojnie Mati, spokojnie, dobra, słuchaj, nie ma co gadać, weź po prostu, no. Zadzwoń tutaj, masz tutaj telefon do detektywa, zadzwoń tutaj do tego detektywa, co ty tam robisz, ludzie? Zadzwoń do tego detektywa, zadzwoń do detektywa, o, co jest? Zaraz, co tu? O nie, jestem. Ktoś jest w domu, kim pan jest? Zaraz, pan detektyw? A tak, słyszałem. Ale co pan robił w toalecie? My tutaj mamy sprawę zginęło. No dopiero co sygnał. No właśnie, sprawa. Sąsiedzi też mieli, usłyszałem przez rury kanalizacyjne, że ktoś mnie potrzebuje. Ale pan jest niezwykły, pan jest w takiej gotowości. O, proszę pana, panie detektywie, ale jakże pan usłyszał przy... Patrz, to jest właśnie dobry detektyw. On nawet nie wiedział, że jest w ogóle sprawa i już przyszedł, bo myślał, że już jest już przyszedł rozwiązać sprawę. Proszę pana. Tak, panie detektyw. Ona już jest rozwiązana. Jaka sprawa? Już wszystko wiem. Jak to? Co pan wie? Jak pan wie? Gdzie jest denat? Nie, proszę pana, proszę wypluć to słowo, nie ma jeszcze żadnego denata, ona na razie zaginęła. Ona zaginęła. Niech pan nawet nie kracze takich rzeczy, co się w tym mieście dzieje, niech pan to wypluje, no. Proszę to wypluć. Niech pan, niech pan znajdzie moją siostrę. Ale co pan zrobił? No, dobra, proszę pana. Pan okej, proszę pana, my teraz pójdziemy do domu. Pan tutaj zostanie z Matim i pan mu wszystko pomoże tutaj tą sprawę przeprowadzić. Mati, dzwoń do mnie, jakby się coś działo. Dobra, lupę, okay, dobra. Już o, tu no, widzę, dobra, ślady. Tu o, woda kapie, ona jak. O, dzięki, Marcia, naprawdę dzięki. Mati, słuchaj, my jedziemy do domu, bo dobra. My jedziemy do domu, jak tylko coś to dzwoń, jakby się coś wydarzało, dobra, to dzwoń. Okay, idź, córa, idziemy, wychodzimy, trzymaj się. Cześć, trzymajcie się. Zuzia Pieronie, Zuzia, jesteś Pieronem do potęgi. Ale po prostu. Ale tato, ty tutaj czujesz jakieś kwiatki, róże, fiołki, czy ty tutaj czujesz esencję z bezdomnego? Zuzia, do samochodu. Tak? O, tu jest pan Miecio, do samochodu. Czyli tu wywar z tego, dobra. Wsiadaj, słuchaj, widzisz jaka akcja? Dziewczynka zaginęła, twoja koleżanka. Rozumiesz, co się no dzieje nie w tym mieście? Moja koleżanka, no... Zero ja wyjść. Ja nie rozumiem tego miasta, tato. Zero wyjść z domu, siedzisz w domu i w Ej, tym no mieście tato. Się... W tym mieście się złe rzeczy dzieją. Wracamy teraz do domu, do Kubusia, koniec no tematu. No i co z tego, tato, że się złe rzeczy dzieją? Ja się chcę spotykać z Dominiką na placu. Ja ci dam Dominikę. Okej, jesteśmy, wysiadaj, córko, idziemy na górę. Ty ufasz w ogóle temu Dominikowi, temu chłopakowi tej Sylwii, naszej kochanej? A który to już jej chłopak? A nie wiem, który, ale to jest taki bardziej... Co? Co to ma być? To jest O, to jest ten nowy fajny film! O Boże, Kasper, już się reklamuje, dobra. Ten klaun pieroński, od momentu, kiedy się ten klaun pojawił w mieście, to jest normalnie... od momentu, kiedy się ten klaun pojawił w mieście, to jest wszędzie jakiś w ogóle... Co to ma być? Co to ma być? Tato, weź ty proszę sfolguj tego mojego brata, bo ja już go nie rozumiem. Będzie trzeba jakieś galaktyki sobie powymyślał. Dobra, chodź, wracamy do domu. Patrz, zrobił sobie plakat... Wiesz, dlaczego to nic, to właśnie dlatego, że... No nie wierzę. Dzień dobry panu. Cześć. Słuchajcie. Dzień dobry panie tato. Zaraz. Patrz, brat ma podbite oko, co za słabeusz. Po pierwsze to tak, Sylwia i mama dzisiaj zostają na noc w spa, to znaczy w hotelu spa. I dzisiaj mama i Sylwia są w hotelu, także Dominik, sorry, ale dzisiaj nie wiem jak się, ja nie wiem jak się umówiłeś, ale słuchaj, dobra, dogadajmy się. Zostałeś dzisiaj, zaopiekowałeś się Kubusiem, mogę ci zapłacić, proszę bardzo. Nie wypada. Nie no, jaka rodzina? Jeszcze żadna rodzina. Kubuś, chodź tu, Pieronie mały. Posłuchajcie, sytuacja jest bardzo skomplikowana. W mieście zdarzyła się jakaś super afera. Kubuś, słuchaj, Zuzia, zaginęła Lenka. Siostra Matiego, strażaka, tak, zaginęła. W mieście jest jakiś morderca, czy nie wiem, coś jest takiego niebezpiecznego. Ja tam słyszałem, że jakieś napady są na jubilerów i... Z tobą to sobie jeszcze pogadam, bo też mi doszły pewne słuchy. Ale ja nic zrobiłem.
byłem. Ale teraz... To będzie trzeba sobie pogadać z tym bandiem. Dominiku, ja już cię żegnam. Dominiku, nie chcę, nie to, że cię wyrzucam, ale spadaj. Do widzenia. Dominiku, słuchaj. Dobrze, panie, zadzwoń do Sylwii. On cię tego nauczył? Tak. Nauczyłeś go mówić gitara siema? Nie, to nie ja. Dobrze, po pierwsze to pamiętaj, men skład, tak? Dobra, już, siomi stąd. Dobrze, do widzenia, pani Dodo. Lubisz tego Dominika? Nie. Zuzia, gdzie ty jesteś? Chłopaki, słuchajcie, gdzie jest ta Zuzia? Zuzia, chodź! Daj trochę prywatności. Dobra, może. Słuchajcie, kochani, dzieciaczki, mama z Sylwią są w spa, tak? Zostają tam do jutra, są bezpieczne. A wy do swoich pokoi. Kacper, do swojego pokoju. Może ja też bym chciała do spa chociaż raz. Ty jesteś za młoda. Kubuś, chodź. Ja idę też. Za młoda. Kubuś, chodź. Dzieciaczki, naprawdę nie ma czasu. Zaginęło dziecko w tym mieście. To jest bardzo podejrzana sprawa. Idziemy dzisiaj spać, siedzimy w domu. Ja muszę mieć pewność, że tutaj jesteście. Do łóżka, już. Właź do łóżka. O matko. Tato. Zuzia, chodź tutaj, zajmij się bratem, słuchaj. Tato, bo ja się jednak trochę boję. No wiesz? Właśnie, dlatego zostańmy w domu. Jesteśmy w domu, ja siedzę tam, będę w dużym pokoju, posiedź se trochę z bratem, poczytaj mu książki, niech zaśnie. O tego, dobra? No, a ja idę jeszcze na chwilę. Zajmij się nim. Okej. Okay. Kacper, słuchaj, ja mam sobie z tym do pogadania. Gdzie ty jesteś? Kacper? Co ty robisz? Chodź tutaj. Słuchaj, co to są za plakaty na całym mieście? No bo 1 października... I co ty masz pod okiem? Płytę. A to w kinie się wywróciłem, już ci to mówiłem przecież. Synu, żadna płyta, żadne szkoła, lekcje odrabiać, prace domowe robić, a nie jakieś plakaty pomieścić. Wstydu mi narobisz, co ty, rapów ci się zachciało. Ale tak? Ja jestem w liceum nie dają żadnych zadań domowych. Synu, co to w ogóle za ubrania są? Co to, skąd masz takie drogie ciuchy? Przecież ja ci nie dawałem na ciuchy ostatnio. No, zarobiłem sobie, tak? Synu, to mi się przestaje, do swojego pokoju w tej chwili, lekcje odrabiać, przebierz się w normalne ubrania. Na miasto chciałem iść. Nie, do miasta. Ja ci dam. Dzisiaj na miasto? Dzisiaj jak klaun grasuje po całym mieście jakiś morderca? Już, koniec. Jest klaun 8, to mój ziomek. Jest 18, do łóżka spać. Dobranoc. O, jedź. Boże. Dobra, wszyscy są w domu. Można chwilę odpocząć. Okej. Pszczoły! Dobra, bądź już cię załatwię ci pszczołę. Nawet 4 pszczółki. Ile będziesz chciał, nie? Ale słuchaj, Kubuś. Bo ja byłam w domu tej zaginionej dziewczynki. Byłam w domu zaginionej dziewczynki i wiesz co znalazłam? Patrz. Widzisz to? To nie pszczoła. No ja wiem, że to nie pszczoła, choć pobawimy się. Wiesz co ci powiem, Kubuś? Że to jest straszny klaun i jeśli nie pójdziesz spać, to cię zje, najpierw cię porwie, a potem cię zje. Grzeczny Kubuś. O matko, jeszcze horror se puściłem, nie? Dobra, nawet chyba nie będę tego... Horror? Zuśka, weź mnie, nie strasz. Uspałaś Kubusia? Tak, spałam go. No to teraz do siebie, do pokoju. A co ty taka jesteś mroczna? Hej, chodź tutaj. Ja? Ale ja? No to tak brzmisz, jakbyś była jakimś... Co ty się Słuchaj, koleżanka z twojej szkoły zaginęła. Jest już wieczór, proszę bardzo, do spania. Idziesz spać i... Niczego nie widzieliście. Co? O czym ty mówisz? Zuzia, co ty jesteś taka... Co bawisz się w duchy? Chcesz tatę wystraszyć? Jakie duchy? Ja nie wierzę w duchy. No, dobra, już do łóżka spać. Jesteś sama w pokoju. Nie boisz się, mam nadzieję. Dobranoc. No, dobranoc. Wyłączam ci światło, śpi. Oh, matko, co się z tymi dziećmi dzieje? Nie wiem, sam idę spać. Rozpocząć dowcip. A ty, moja mała zabawko, spisałaś się idealnie. Tato, wstawaj! Co się stało? Słupy nie ma, no! Co?
Jak to Kubusia nie ma? Jak to nie ma Kubusia? Nie ma Kubusia. Jak to nie ma Kubusia? Co? Nie ma go. Jak to nie ma Kubusia? No patrz to, tu nie ma. Nie ma. Co? Co to jest? Nie ma Kubusia, co się stało? Nie widzieli. Nie, coś, co to jest? Co to jest za zabawka? Tego tu nie było wcześniej. Co to ma być? Co to ma być, Zuzia? Mów szybko wszystko, co tu się dzieje? No po prostu ja to wczoraj naszyłam, żeby on poszedł spać, tylko powiedziałam, że ale Zuziu, spokojnie, nic się nie dzieje. Nic się nie obwiniaj się, bawiłaś się, tylko z nim bawiłaś się. Zuziu, spokojnie, tylko się bawiłaś, to były tylko żarty. Co to za... Skąd tą zabawkę? Zaraz! Ja tą zabawkę widziałem w domu Matiego. Ty, że się ją zabrała stamtąd? Co się dzieje? Nie? Jak? Zabrałaś ją? Zuziu, proszę cię, to jest waga... Dobra, nie, ja już mam... Jejku, co tu się dzieje? Dobra, dzwonię do Matiego, dobra, jest sygnał. Halo, Mati! Halo, Mati, słuchaj, szybko przyjeżdżaj do mnie, chyba wiem, gdzie są nasze, gdzie jest twoja córka. Porwali Kubusia, mojego synka, porwali, szybko przyjeżdżaj w tej chwili do mnie. Rozłączam się. Słuchajcie, dzieciaczki, słuchajcie, to jest sprawa tego klauna, to jest na pewno ta zabawka, daj mi tą zabawkę, oddaj mi tą zabawkę. Ty ją zabrałaś wczoraj z domu Matiego, tak? Oddawaj mi tą zabawkę. Dobra, słuchajcie. To wygląda jak jakaś głowa klauna, kurde, wykręcona w 14 stron. Słuchajcie, w naszym mieście, nie chciałem wam tego mówić, ale w naszym mieście jest klaun, rozumiecie? W naszym mieście jest klaun, panuje taki klaun. Jak to jest? No klaun to mój ziomek. Co? A no nie, bo masz jego kolekcję klaun. Nie, dobra, spokojnie. Zaraz tu będzie Mati. Za chwilę tu będzie Mati, więc z nim wtedy porozmawiamy. Co ty rozbiłeś? Kubuś, gdzie on jest? Zaraz. Co tu robi ta zabawka? Dlaczego są teraz dwie te zabawki? Skasowaliśmy. Co to ma być? To jest na pewno sprawka tego klauna. Zaraz przyjdzie Mati, to będzie... Halo. O, jest, dzwoni. To na pewno ty? Dobra, chodź. Cześć, Mati, słuchaj, to jest... Pamiętasz, jak ostatnio nas ten klaun porwał? No tak, wiem. To jest na pewno... Słuchaj, musimy iść na cmentarz. Na cmentarz? Chodź tutaj. Tu was porwali? No to... Trzy! Nie, dobra. Gdzie trzy? Chodźcie. Słuchajcie, dobra, Zuzia, dobra. Musicie jechać ze mną, nie mogę was stracić. Szybko, za mną. Chodźcie wszyscy, jedziemy na cmentarz, słuchajcie, jedziemy teraz na cmentarz. Tam na pewno znajdziemy nasze... Może Lenka tam też będzie, tam też będzie Kubuś. Chodźmy szybko, matko. Nie mamy żadnej broni. Wsiadajcie do samochodu. Zuzia do środka, chłopaki na pakę. Dobra, jedziemy. Jedziemy na cmentarz. Wy też się tak boicie jak ja i zaczynam się naprawdę seryjnie bać. Czuję się jak w horrorze. Mam nadzieję, że Kubuś będzie tam, gdzie jedziemy. Nie, lepiej, żeby kanał nie było. Ale jak go nie będzie? Nie, to jest jedyny krok. Okej, tędy jest na cmentarz. O nie, jesteśmy coraz bliżej. Kuba! Tato, boję się! Kuba, chodź, trzymaj się mnie, brata. Jejku, te domy wyglądają przerażająco. Kuba! To jest tam! Zostańcie tu, dzieciaki! Dzieciaki, zostańcie tu! Wy tu zostajecie! Zostańcie tu! Kacper! Tak? Kacper, zajmij się siostrą, chodź tutaj! Zajmij się siostrą! Mati, musimy sprawdzić, czy... Pamiętasz, co tam ostatnio widzieliśmy? Nie, to nie może być prawda. Zuzia, chodź tutaj. Chodźcie, wracamy. Sprawa jest skomplikowana. Tato, kto to jest Penuś Łajza? Nie wiadomo, dobra, to jest najprawdopodobniej klaun. Ta sytuacja jest nierozwiązana, nikt nie wie, kto jest klaunem. Dobra, jedziemy do dziadka. Chodź do mojego dziadka, Mati. To jest jeszcze jedyna osoba, która nam może pomóc. Być może jeszcze u dziadka są, nie wiem. Chodźmy w takim razie. Zuzia, chodź, wsiadaj do samochodu. Tak, to jest bardzo chore, ale słuchajcie, zbliża się, wiecie co się zbliża, nie? Halloween się zbliża i ten czas teraz jest taki mroczny, jesień przyszła, duchy przeprowadziła. Tak, jedź. Patrzcie, tutaj jest w ogóle zakład grabarza, to wszystko jest teraz takie przerażające, to jest masakra. Dobra, idziemy do dziadka, chodźcie. Tato, jesteś w domu? Tatku! No i masz grabarzu, no i znów co? Niby... Tatko! Tato! Jaki grabarz? Czy ja słyszałem Kubusia? Tato, cześć, wsiadaj, chodźcie, dzieci, wchodźcie. O, od razu lepiej. Tato, słuchaj, straszna sytuacja się wydarzyła. Kubuś, co? Co to jest? Co to jest? Kto? Lenka? Halo, trzeba, dzień dobry. Kubuś? Lenka? W co ty grasz? Co? Jezu, co, synku?
Tato, tłumacz mi, co tu się działo? Kim jest ten pan? Co tu się, o co tu chodzi? To jest mój przyjaciel Gieniek. Gieniek, tutaj cała moja rodzinka. A, witam was. Dzień dobry, panie Gienku. Co tu? Lenka, Kubuś, co się z wami działo? Całe miasto przetrząsnęliśmy, żeby was odnaleźć. Co się dzieje? Gdzie byliście? Nie otwierajcie! Zamknijcie te drzwi, słuchajcie. Co tu robi Kubuś? O co tu chodzi? Oni się tu wzięli. No, w przypadku ogólnie Kubuśka i... No, i Lenki, i to, skąd je... Lenki, tak? No. No, jakiś pajac przywiózł. Jaki pajac? Pajac! No, klaun, przepraszam. Klaun. Dzieciaczki, czy was przyprowadził tu klaun? No, klaun, Znaczy, nie wiem. Nie patrzyłam. No chyba tak. Nie wiesz? Nie, nie, coś zrobił. Nie. Ja sobie muszę usiąść. Ja sobie muszę usiąść. Czy to nie jest sen, aby przypadkiem? O, telewizja, włączmy. Strzel mnie w twarz, z całej siły. Aj. Bało. Nie. Ej, dobra. Słuchajcie, siadamy wszyscy na tych kanapach. Siadajcie na tych kanapach. Słuchajcie, sytuacja w tym mieście jest jakaś chora i skomplikowana. Posłuchajcie mnie. Słyszycie mnie wszyscy? Patrzcie na mnie wyraźnie. Słuchajcie, w mieście najprawdopodobniej grasuje jakiś klaun i robi dziw... Proszę pana, panie Gienku... Tak. Czym się pan zajmuje na co dzień, że tak powiem? Jestem grabarzem. Pracuję w zakładzie grabarz. Pogrzebowym. A pan ma tutaj brudne. Nie. To po kompocikach, według przepisu babuni mojej. Kompociki. Dobrze. Tato, czy ty jesteś aby normalny? Też, tatuś, słuchaj. Ja się obawiam, że w mieście grasuje pewien klaun, który porywa nas w ogóle wszystkich, aby się w ogóle nie orientujemy, co się dzieje. Jakieś szarlatańskie... Dobra, mnie najważniejsze... Mnie jeszcze nic nie porwało. Ty to lepiej... Nie krakaj! Nie, dobra, słuchajcie, ta sprawa jest jeszcze nierozwiązana, ale najważniejsze, że jesteśmy razem. Tak, burza się rozpętała. Dobra, tato, możesz zrobić nam jakieś herbaty? Już, ja chcę soku. Dobrze, że się to dobrze wszystko skończyło, o matko. Chyba im się podoba mój mały dowcip. Ale to dopiero początek.